nagrody do nas dotarły. Norbert losuje nagrodę, przekazuje mi. Z Kubą Błaszczykowskim, który go jest wujkiem, prowadzą tę fundację, tak jak mówimy. Dzisiaj ta każda cegiełka, ten każdy moment, jakże dla nas ważny, że Państwo te cegiełki zakupili, że Państwo są w tak fajnym naprawdę dzisiaj nastroju i myślę, że to także Jurka Brzęczka może cieszyć, dlatego że ten każdy darek, naprawdę, ten nawet dar serca najmniejszy, ta jedna cegiełka jest wielkim naprawdę grantem dla dzieci, którym pomaga Fundacja Ludzki Gest. Ja mówiłem, że to są dzieci wymagające natychmiastowej pomocy. Są to dzieci, które potrzebują opieki szpitalnej i są to dzieci niezwykle inteligentne, dzieci, które nie miałyby szansy wyjść poza swój czasem bardzo taki mały świat, a dzięki fundacji mogą rozwijać swoje talenty. Jurek, serdeczne podziękowania na Twoje ręce za to działanie fundacji kolejny rok, no ale przede wszystkim myślę, że to, co tutaj za sprawą Jurka Kostorza, naszego przyjaciela, mamy możliwość oglądać, być i cieszyć się tą radością, to jest chyba takie nasze największe dzieło. Bardzo serdecznie wszystkich przywitać i dla mnie osobiście mam tą przyjemność po raz drugi brać udział w tym naszym wspólnym spotkaniu. Chciałbym bardzo serdecznie w imieniu własnym, jak oczywiście przede wszystkim w imieniu Fundacji Jakuba Błaszczykowskiego Ludzki Gest za Wasze wsparcie, za te cegiełki, za to, co Państwo robią. My w jakiś sposób jesteśmy tylko tymi ludźmi, którzy później te pieniążki, wsparcie, pomoc przekazujemy innym ludziom, a naprawdę, jeżeli czytamy te wszystkie maile, jakie otrzymujemy, człowiek sobie wtedy zaczyna zdawać sprawę z dwóch rzeczy, doceniać przede wszystkim zdrowie i to, że nie ma takich problemów. Dlatego chciałbym z tego miejsca jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie wszystkim podziękować za to wsparcie i oczywiście życzyć dalej wspaniałej zabawy, bo widzę, że wszyscy są uśmiechnięci. Blisko są święta, korzystając z okazji, również chciałbym na te święta Państwu złożyć zdrowych, wesołych, radosnych świąt, szczęśliwego nowego roku i tego otwartego serca dla wszystkich. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. My też dziękujemy. Panie Krzysztofowie, ja tutaj mam napisaną całą, nie chodź tam, bo ja tu mam napisaną całą stronę o Was, a stwierdziłem, że nic nie powiem i dopowiem. Krzysztof Hanke, Krzysztof Respondek, słuchajcie, specjalnie dla Was dzisiaj. Witajcie gorąco naszych kochanych z Kamerą. A wiecie, kiedy my się przekonali, że my są jedni z najstarszych? Ostatnio my wychodzili z muzeum, to jak Hanke wychodził, się odezwał alarm. Ja, my są takim starym kabaretem, że my jeszcze pamiętamy, jak może martwe, to dopiero było chore. Ale my się tego w ogóle nie wstydzimy. Co jest lepsze, stare wino czy młode wino? Stare! Jakie auta były lepsze? Stare Mercedesy po milion kilometrów czy te nowe buble? Stare! A z kim się lepiej przespać? Z młodym dziołchą czy ze starą babą? Nie, moment, to nie był dobry przykład akurat. Ale pomocy czy coś? Dobra, taką mało pomoc, ale może być. Hanek, ale już mi rób, ty tam tylko... Jo się nie wtrąc. No, w refrenie, w refrenie. Kiedy czasem se wspominam tamte lata, co minęły, te odpusty na Lipinach, co jedobno diobli wzięli. I tak myślę, jak to kiedyś pierwy było tak wesoło. Moi gości u nas w domach, przygotujcie perkusja, zawsze było.
pysznie, mamo, ręce do góry! Panowie Marcin, Sol i Aleny! Dwie kumple, dwa kęciołki, trzy spudy i wizoki, la 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 la, i sztandy z makronami, i sztyndry z kusztokami. Można było dostać bzika. Odpocznijcie, bo macie święto. Wielkie, małe targowiska były kiedyś przepełnione. Można było kupić balon, balon i ogórki niesolone. Była umowa jaśniewu. Teraz tam zrobili sklepy, jakieś szapki i biedronki, i Lidle, i Dino, i Carrefoury. A ja zawsze wyda śpiwo to, co w głowie durch pamiętą. No i czego mi żon? Ręce do góry, jademy! Dwie kumple, dwa kęcioki, la 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 la, trzy z budy i wizoki, i sztandy z makronami, i sztyndry z kusztowkami, ci piąta i stragany, la 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 la, na fanty coś z porcelany, beczka śniegu i ryzyka. Można było dostać psika. Ostatni rok. Dwie kumple, dwa kęcioki, trzy smudy i wizoki, i sztandy z makronami, i sztyndry z kusztowkami, ci gałda i stragany, la 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 la, na fanty coś z porcelany, breczka śniegu i ryzyka. Można było dostać psika. A teraz takie hej! 886 8886 3 ósemki i szósteczka.